Po 15 latach do Europy wraca niewątpliwa królowa, czyli Toyota Camry. Produkowana nieprzerwanie od 1982 roku, przyjechała również do salonu Toyota Carolina w Ostrołęce. Ten model na pewno wniesie w powiew świeżości, tym bardziej, że zastąpi Toyota Avensis. Toyota twierdzi, że właśnie ten model samochodu jest stworzony typowo pod kierowcę. Ma się przepięknie prowadzić oraz ma być bardzo wygodny i oszczędny ze względu na silnik hybrydowy czwartej już generacji, po czym możemy wnosić, że ten silnik będzie już dopracowany do końca. Jeżeli wsiadamy do tego pojazdu, możemy poczuć się naprawdę bardzo wyjątkowo, bo jest rzeczywiście zrobiony stricte pod kierowcę. Dosłownie wszystko nas otacza, co za kilka chwil będziecie mogli zobaczyć. To jest jeden z dwóch testowych modeli Toyoty Camry, więc nie możemy się nim przejechać, ale obiecuję, że przejedziemy się na początku kwietnia 2019 roku, kiedy to auto wejdzie do sprzedaży w Polsce. Wiele osób twierdzi, że Toyota Camry to królowa, jeżeli chodzi o samochody. Mnie w sumie bardzo cieszy fakt, że rzeczywiście wraca ona na polski i europejski rynek. Jest to auto nie dość, że przepiękne z zewnątrz, to również bardzo funkcjonalne wewnątrz. Toyota poprawiła tutaj bardzo wiele rzeczy i to, co jest na wielki plus, to fakt, że przy konsoli głównej, która znajduje się po prawej stronie kierowcy, znajdują się fizyczne przyciski, które możemy dotykać. Asystent pasa ruchu czy aktywny tempomat to jedne z wielu elementów, które mają ułatwić pracę kierowcy. Dodatkowo nie zapominajmy o dotykowym wyświetlaczu, gdzie również została poprawiona nawigacja. Dodatkowo dźwięk w tym samochodzie, czego na razie nie słyszycie, ja już miałem okazję słyszeć, jest naprawdę wyjątkowo fajny z uwagi na system nagłośnienia, który jest tutaj wprowadzony. Mam nadzieję, że skrzynia w Toyocie Camry będzie tak doskonała jak chociażby w CHR-ze. Oczywiście kierowca ma do dyspozycji trzy tryby jazdy: Eco, Normal i Sport, ale również tryb hybrydowy, gdzie będziemy mogli przejechać po prostu na samej baterii. Toyota Camry została sklasyfikowana w segmencie D, ale w momencie, gdy się do niej wsiada zarówno z przodu, jak i na tylną kanapę, można odnieść wrażenie, że ten samochód daje pasażerom oraz kierowcy klasę troszeczkę wyższą. Legenda rzeczywiście powraca na rynek polski. Mam wrażenie, że lada chwila Toyota Camry będzie królowała na polskich drogach, ale o tym zadecydują oczywiście sami kierowcy. Ja ze swojej strony mogę tylko i wyłącznie Was zaprosić do salonów Toyoty, abyście mogli ją obejrzeć, zapoznać się z ofertą, bo myślę, że to auto godne uwagi. Camry należy do bardzo konkurencyjnego segmentu D, który przez lata został zdominowany przez samochody z silnikami typu diesel. Camry natomiast wprowadza nowość w postaci udoskonalonego napędu hybrydowego czwartej generacji. Camry jest bardzo ważnym samochodem w gamie, ponieważ zastępuje model, który miał na polskim rynku ugruntowaną pozycję, osiągając udział w rynku na poziomie nawet 15%. Na konserwatywnym rynku samochody z nadwoziem sedan klasy średniej pozostają wizytówkami marek i modelami, które najbardziej kojarzą się klientom z daną marką. Nowa Camry jest pierwszym modelem marki z nadwoziem sedan w Europie, który występuje z napędem hybrydowym. W Camry debiutuje kolejna jednostka hybrydowa czwartej generacji o pojemności silnika 2,5 litra.